Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes, jest ze mną Wojtek. Jestem! Słuchajcie, my po Sylwestrze tak zabalowaliśmy, że nie ma siły na nic. Ale słuchajcie, nasza kochana Madzia, o, prysznic bierze, proszę bardzo. Cześć, no ja się kąpię, a wiecie, zimna woda zdrowia doda i także się koi, tak fajnie. Poczekajcie chwilę, bo... Także, Maciek, no nie mów, że jadłeś kulki mocy lewandowskiej. I słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sky Elementa w nowym roku 2018. Jej. Tak, witamy. Jej. Dobra, o, już, jestem tak, założony. Ubierzcie się ładnie. Ubierzmy się. I tak jak Madzia, no co ty? No będzie równie fajne jak zawsze. Magda, zepsułaś ten. No, dzięki. Porządki też trzeba po Sylwestrze zrobić, halo. Dziękuję, Madziu. Umyłaś podłogę. Tak, podłoga umyta, okna umyte dla Jezuska, znaczy dla Sylwestra. O! Nieważne. Madzia powie, co robimy, jak zawsze. Idziemy na nowe wyspy, na których nas jeszcze nie było. Tak. Chodźcie. Chodźcie, panowie. A, właśnie, chodźcie, ja wam coś pokażę. Chodźcie, szybciutko. Raz. Nowy rok, stara Magda, nic się nie zmieniło. Tak. Ja nie uznaję tego nowy rok, nowa ja. Etm. O. Patrzcie tam. Gdzie tam? Jest? No. Tam. O. A, skrzyneczka jest faktycznie. Tak. Czekajcie, to idziemy. Ej, tam! No bo się wypchałeś i się przestraszyło, przyjęła spadnę. Jak ty podleciałeś? A, bo woda cię zatrzymała. O ty gałganie, ty. Widzisz, czekajcie, to będzie tak... To szczęście. Tak tutaj. Tutaj gdzieś. No. Znaczy, ja myślę, że... Aha, tak chcesz. Czekajcie, ja tu się... No! Au. No kopię. Schodzę w dół. Kopię. Nie! Papa! Magda, musi się odbić w prawo. Odbijam sobie w prawo. Ślicznie leciałeś. Nowy rok, stary ja. Tak. Wojtek, ty już nie kop. Magda, ale to nie w tą stronę ta skrzynka. Nie tu, tu! A ty wiesz, które to jest prawo? Ach, dobra, ja sobie poradzę. Odbij w prawo, tak. No, poszedł w lewo. Ale w prawo jak ja lecę. Co? Andec. Cichutko. Bo to Andec cały jest. Pa! Tam była skrzynka. Mamy kejka! Tak, wróćmy. O, co mamy? Mamy kejka, a ja spadłem, halo. It's a liar, bam. Co to jest? Halo? No, okay. No proszę bardzo, wyjdź teraz ładnie. Zakoblowała Wojtka, proszę, i wychodzi dama. Nieprawda. Wojtuś sobie poradzi, Wojtuś jest bardzo zaradnym chłopcem. Tak, jestem bardzo zaradny. Co i nawet ty mu zrobiłaś, Magda? Ty go zamurowałaś żywcem. Nie, przecież jestem, halo. A, i chodź, na barana jak ostatnio, na barana, poczekaj, tak jak na Sylwestrze było. Poczekaj. No chodź na siebie, wieku Sylwestra. Stawiaj. Ale ciasto. No coś nie wziął? Nie. I Magda też nie wzięłaś? Nie wierzę. Dobra, dobra. Ja, dobra. Ale wiesz, wiemy, dobra. Co tam jest. Nie, zostaw, nie ruszaj. To będzie ciasto nietykalności, nie można go dotknąć. Żeby nas kusiło. Ale słuchajcie, tam jest odrzut 3 na tym ciastku, to ono chyba już nie świeże. To Magda lepiej niż na tym, na twoim serduszku. A może to jest, słuchajcie, ciasto z tym, z grochem. O. I będzie pierdziawa. Mm-hmm. A to jak u Magdy w Simsach znowu, w sensie u mnie, ale z Magdą. Tak. No nie moja wina, że my w tych swoich Simsach najbardziej lubimy fasolkę po bretońsku i tylko ją jemy. Tak, ale słuchajcie, ale Magda tak gazowała, to po prostu... Nie, tu nie. To był hit. Zapraszamy wszystkich. Wszystkich! Aha. No ten poleciał przecież, nie wiesz? A ja na ciebie czekam. Ale skoro mam możliwość używania, ale miałeś dla latania, nas zdobyć, halo. No, ale jeszcze nie byłem w Endzie, ponieważ i widzicie, po pijaku nowy się rok, nie da. Nowy rok, stary Wojtek. Tak. Wszystko zostało po staremu. Tak. To jest tak, słuchajcie. And I will always... O, nie trafiłem, no i kupa. Umrzesz? Tak. Nie. Umrzesz? Nie. Tu! Maciek! A tu! Dobra. Do was dobry. Troszkę dalej. No kosiem to ja mogę, nie? Poczochryć po pleckach. Zostaw! No, otwórz to, żeby wejść. Czekaj, bo ja mam mało tego, już wchodzę. Co ty masz mało tego? Jedzonka, ale już. Magda, zbijaj spawner, ja się nimi zajmę. Dobrze. O! Ej! No bo atakuj, Ren! Co tu? Mamy łuk. Zabraniamy. Udało się, słuchajcie. Nowa rzecz się wydarzyła. Mamy skrzynki. Wy jesteście tam na tej wyspie ogniowej. Nie. Idziemy do niej właśnie.
Ale nie, najpierw pójdziemy na tą okrągłą. Tak? Mhm. Dobrze. No podejrzewam, że nic ciekawego nie ma. W jakiej ogniowej, lewowej? No tam. A tam patrz, jakie ładne domki są i wioska. No właśnie, tam pójdziemy. O tym ci mówiłem dwa odcinki temu, albo trzy, nie pamiętam, nieważne. Pewnie tak. No, no, ale co Magda mnie słucha jak zawsze. Kicaje. O. Będzie jak na Sylwestra zaraz. Tak. Czapka. Macie, wydzielmy się. No i wziął. Zgarnęłem 11 trawy, Magda. O. No dobrze. To kopiemy tu? A możemy. A sprawdźmy, no. Opa. Maciek, nie kopie pod siebie. Wiem, wiem. No, kto mnie? Ja. Bo mnie podkopujesz, a tobie nie wolno. Z Reną wyjście od razu. Ale gdzieś wpełzam. Halo, halo, co na tej wyspie jest? Pewnie nic, bo na tych wyspach nigdy nic nie ma. Ale może będzie jakaś surprise, niespodzianka. No, no. A ona jest głęboka, ty. Słuchajcie, jak... ta wyspa obok nas, rzeczy. Ta ogniowa, to czy no. Czasem to nie jest ta wyspa, której my mieliśmy zadanie, żeby zamienić ją w wodną? Nie, mi no się wydaje, mi się, że ta. No, ale a, że wiem. Ta tutaj, teraz koło tak, nas. Tak, tak, tak. Jak mówisz, że koło nas, to ja myślę, że tam, gdzie mieszkamy. Nie. No dobra, wyłaźcie spod tej ziemi, ile będę stała na górze. Idę sama. Ale Magda, to nie ma przecież nic. Coś może być. No, no. Ja nie wiem, może chociaż nie. Nie, nie. Nie wiem, ja nie wiem. No ale, słuchajcie, ja naprawdę wszedłem głęboko. Ona się to Wojtek lubi. I to Magda z dobrej woli, nikt mnie nie zasysał. Nie, to on lubi. Pochłaniał. A po, no, no. A ja tutaj jak ten most robiłam, dwa razy się spaliłam. Naprawdę? Prawdę? Tak. O, ale ładne muszę... dźwięki. Gdzie wy jesteście? Mordor? A ty, jesteście bezczelni. Dobra, no, chodźcie. Stare my? Halo? A nowy ja? Creeper, do widzenia. O. Do widzenia. No Wojtek! Tak? No człowiek nie zdąży się rozejrzeć wszystko. A, wygrzmoci! Czekaj, bo ja tu jestem... Dzień dobry. No słyszę, że grzmocisz. Czekaj, bo ja tu, wiesz, ja tu mam super, hiper, turbo bicie. A co tu robią baśki, blazy i... O ja... O, to normalnie jak po naszej brytońskiej, nie? Tak, tak, tak. O. A wiecie, Magda robi taką ognistą, siarczystą brytońską. Wojtek, będziesz czytał. Dobra. Wszystko? Nawet weź tam nie zobaczyłem. Książkę. No teraz to weź. Nie mam miejsca. Ale Maciek, tylko Wojtek, bo Wojtek ma czytać. I my to my. Yeah. Dobra, weźmy się, podzielmy. Masz tą trawkę i masz ja to. Ja nie chcę trawy. No, no ty miałeś najwięcej, masz tą książkę. Jeżeli ktoś chce mi dać książkę, to jestem tutaj. Masz. Maciek ma. Dziękuję. Doświetla, ale już trochę... No, Magda, wciągnęła się. No to po co mi rzucasz to, nie powiem gdzie, pod kiece, masz. Rzucie mi tam, no, halo. Rzucie mi pod kiece. Oddaj to. Sami mam wrażenie, że to my jesteśmy nie ze specjalnej wiem. Szkoły. A jesteśmy... to jest... Magda! Co? Tu jest informacja, żebyśmy zajrzeli pod tą wyspę. O, tu? No to jakaś bardzo przydatna. Maciek, wskakuj tam. Podkopać cię chcę. No oła. To nie ja. Kto mnie tu? To ten drugi. Ja tu chcę zrobić ładne schody, a wy kombinujecie. Ja właśnie też robię ładne schodki. Czemu właśnie widzę. Staram? Ciekawe, która ja będę na górę. W tą stronę. O, boom. I będę. Ja zrobię nawet takie, o, zakręcone. Twisted. Mhm. Dobra. Let's twist again. To ja będę was oświetlać może. O, no super. Ej, to wyspa jest strasznie... Głęboka. O! O. Mam! Ej, tam jest jakiś pająk wielki. Paka! Ja mam, wiem, masz, Wojtek. O, wodę da. Demkę. Ale wy zeszliście głęboko, ale masakra. Tu ze spawnerów jest. Wojtek, ty ich siekaj. Nie! Rzucę ich, ja spróbuję spawnery pozbijać. Ale tu jest cudownie. Dobra, dobra. A! Nie, spadłam! No jak to? Dobra, ja wiszę, też, wiszę. Macie wodę? Nie. Znaczy a Magda. Skąd? Dobra, Magda się trzyma. Ja wiszę. Redstone clay mamy. Biorę. A nie mogę. Coś tu! Dało. To pod spodem. To nie na nas, Wojtek. Okay. I to jest bardzo... Nie, to Magda, myślałem, że Baśka. Boże. Można powiedzieć, Magda. Zabrałem. A nie, kto to zabrał? To Wojtek zabrał. Wychodzę stąd. Czy Magda zabrała kleja? Ja mam diaksy. Ja nic nie brałam. To Wojtek ma kleja w takim razie. Nie, no nic ja, nie brałam. Co?
No ty wziąłeś kleja, halo? Tak, wziąłem. No. Ej, no! Magda! Mam przypomnieć, że to jest moja woda i mogę ją zaraz zabrać? No. No. Czekasz, wyjdę. No chodź. Dobra, wyszedłem. I co, to wysyłamy zaliczoną w takim razie. Tak, tak. Ale słuchaj, a zadanie, żeby ją... wodę chyba, nie? Właśnie, żeby ją skoblować? Znaczy, no... Tak mi się wydaje, bo to jest wyspa, która jest właśnie cała obtoczona w tym... w lawie, więc chyba to raczej o nią chodziło, żeby zamienić właśnie tą wyspę ogniową. A gdzie to jest wyjście? A tu? Boże. To wiesz co, to ja już tutaj ją porozlewam. To czekaj, wiesz co, to zrobimy tak. Ja tutaj to wyrównam. Równamy. No, ale wiesz co, to trzeba będzie zatkać, bo tam się zleje. Tak. Magda, nie masz o tym mnie zakoblować tym razem? W sumie dzisiaj nie mam takiej fantazji. Ale wiesz co, Magda, czekaj. Bo to chodziło o to, żeby tą wyspę zamienić w wodną, czyli no to zamiast... Nie mam dwóch wiaderków. Wojtek, najpierw zrobimy kobla, a potem rozlejemy wodę. Właśnie, nie mam wiaderków, najpierw ją kobluję. Ale ladze. Ty. Nic nie laczy. O. Już pięknie. Chociaż sobie woda się rozlała, no ona troszkę będzie spływać, no ale no cóż. A to miała być chyba od góry, żeby... Nie weźmiemy drugie wiaderko, skądyś. Ale w sumie Magda fajnie to wygląda. Mhm. Ej, dobra. Jak się tutaj stoi, to taki trochę kopiec kreta. Ale spływa. W sumie? No zjadł spływa, ja to, kreta, to będziemy zaraz wracać. Idziemy do domu, bo trzeba się wypróżnić. I bo za dużo trawki, to wiecie. Tak. No, jak to się kończy. Za głęboko weszła po prostu. Tak. Albo potem jeżdżę u Wojtka na barana. Albo jakieś wsysania i te inne sprawy. Do Wojtka wsysało. Weź się, to cię braknie. To Wojtka wsysało. No bo jego. Ja nie wiem. Ty to masz zawsze radości. Ja mam. Magda po prostu na mnie działaś jak taka wielka kostka czekolady. Fu. No dobra, szpinaku. O. Albo czosnku. O, czosnku. O, no. O tak. Obierz czosnek, będziemy się całować. Nie, Maciek, jesteś mistrzem podrywu, podchodzić do dziewczyny. Jadłeś dzisiaj czosnek, to cię pocałuję. Tak! Ale słuchajcie, ja kocham sos czosnkowy, to jest po prostu najlepsze, jaką ktoś wymyślił w życiu w ogóle, nie? Ja też uwielbiam. Po prostu ja mogę tonąć w nim. Jeszcze jak jest troszeczkę ziół prowansalskich, taki... No, może być. Ja i czekam, troszkę to... octu balsamicznego. Dobra, to sobie zostawię. Ja sobie przyda. Zostawię. I do łóżek. Kolacja. Drugi. A nie idziemy zanieść tego? Tak jest drugi. Nie, to jak wrócimy, trzymaj to na razie przy sobie. Idziemy jeszcze na ten domek, zobaczymy co tam było. Który domek? No tam, za tą lawową. Właśnie bier, który wiadro z wodą. A mamy gdzieś? Na górze w skrzynce, jak się wchodzi. Idę na dole. Mamy 7 wiader, słuchajcie. To weź daj. No to weź. Za 2. No to czekajcie, wezmę 3. Czekajcie. Ja mam swoje. No ja mam po 2 dla mnie, dla Wojtka. Wojtek, gdzie jesteś? Proszę. Idę się przyszykować no do startu. Stój. No chodź tu, gdzie jesteś po las? Maciek, wody byś naczerpał. No czekaj, najpierw mu daję wiadra, nie? No. Mhm. Gdzie mamy źródełko? W domu, w garnku. A! Dobra. Racja. Ale... To jeszcze po jednej potrzebujemy. Jak no po jednej? To weźmiesz tam gdzieś po drodze, tam powinna być. Ale po co wystarczą w ogóle 2 wiaderka? Ja nie wiem po co wam 3, no żeby no ja każdy miał swoje, ja no ale no, nie wiem. Ojeju, ojeju, a my po prostu chcemy, Magda, wiesz, więcej bucketów mieć. No chyba ty. Ice bucket challenge. Do domu. Więcej bucketów to więcej fasolki, tak? Halo? O. I lepsze pierdy. Jezus. A ten znowu wchodzi, żeby lecieć, nie wierzę po prostu. Czy wy to widzieliście? O, idzie. O mnie widzieli wcześniej, wystarczy. Wojtek, ja cię stoi. Ty jesteś normalny? Jecho tam. Nie podglądaj. Będę. Ty zawsze podglądasz, jak jestem w łazience. Zawsze, za każdym razem. To ty do mnie na FaceTime. I tylko palc w dziurę wkłada. Drzwi od dołu. I mi merda. Magda, cieszę się, że nie masz tej takiej, wiesz, jakiej funkcji, bo do ciebie z kibla dzwonił. Mi jak wystarczy, Magda, że ostatnio będzie... widziałam, jak tobie, jak ty mu wkładałeś palec do ucha. Ośliniony. Madzia, ja ci powiem tak. Jak ty będziesz miała iPhone'a, to będziesz miała fejkę. Ja widzę, jak ja tego iPhone'a dostanę od ciebie. Daj wiaderko z wodą, żebym ten mogła. Ty, proszę. A, dziękuję. Aha, to się guzdrze. Nie, ja nie wiem. Jak zawsze na końcu. Cicho. Ostatni z pierwszymi. On zawsze jest trzeci.
Madzia, proszę wiaderko. Nie chcę. Leży. A to nie robimy tego nieskończonego źródełka tu? No ja sobie to zrobiłam. O, no, tu bardzo będzie, ładnie. A. Ja sobie zjem. Dlaczego ona tu nie wychodzi? Chcesz jeszcze jedno wiadro, będzie szybciej. A to, po coś ty tyle tych wiadrów nabrał? Może by zapełnisz 4 wiadra i dookoła heja banana. Dobra, zrobię ci to i pomóż, nadaj się na coś w końcu. No. Widzisz? Kobierz ze środka. No przecież Wojtek wiem. O, ty to podejrzany jesteś. Dobra, to źle spuściłem, czekajcie. Pusz. Cicho. Cicho jakby cały świat. Cicho ja. O, proszę bardzo. Piękna wyspa będzie. Piękna! Najcudowniejsza będzie. Ratata, tyk. I'm loving it. Ale to górę też potem, wiecie, dajmy wodę na górę. Myślę, gdzie fajnie. Na górę? No tutaj, gdzie stoimy. Nie. Po czemu co? Nie? Całą taką? No nie. Nie, po tak co? Lepiej wygląda. Are you sure? Tak. To który papsuł? O, tak dobra. No i chyba całościowo jest okej. Okay. To jest? Wiesz, teraz jest cała. O, tak. I tu. Cyk. I tu. I tu. I tam. No to co, wszędzie chyba. Piękne i tu jest. I tam. Dobra, to źródełko może zostać w takim razie. Może. Ja bym to jeszcze na końcu dał tutaj. Teraz jak schodzimy. Nie. Ale wiecie co, zauważyłem, cicho, że... Cicho, pójdź Magda z prądem. Że nie wszędzie tam się widzę nie zrobiło. No ale to chyba takie małe... No, tak... no tak ładnie wygląda. No, jest okej. Okay. No niech będzie. No chodź. No nie trafiłem. Co Wojtku, nie masz masztu, żeby wzbić się i polecieć? A czekaj tutaj. A ci zaraz pierdyknę. Wyrażaj się, halo. Aha, to jest to, dobra. Co? Jajeczko. No, na twardo. Już tu za domki. Koń! Koń! Myślałem, że byłeś koza. Ty jesteś koza. Koń na biegu, to ktoś, a są jakieś skrzynki. To są pająki, już widzę. Ej, tu jest, ej, patrzcie, mamy stodołę. No to zamieszkaj tam. Nie. O, spawner chyba się dziękuję, dobranoc, dobranoc. A no, są pająki. O, i skrzynki tu są. No to ja może się najem, zanim tam wejdę. Jedz, jedz. No. Co jest w skrzynkach? Jedzenie! To. No Barbara, naprawdę. Weź się już, kobieto. Ogarnij trochę. Życiowo, bo... Faceta by się znalazła, czy coś. Może ciebie chce? Ja jej nie chcę, ona jest za koścista. Diamenty! Gdzie? Gdzie? Wojtek, gdzie są? Gdzie? Dziękuję. Dobrze. Magda! Słuchajcie, są te jajka do spawnowania tych wieśniaków. I kowadła, i diamenty. Ja zaraz zginę, bo zaraz płonę. No to jak? No, świetnie. No to powiedzieć bym cię olała. No to żeś się spalił. Nie wiem. Nie chciał być przeze mnie olany wodą. Chciałem. No właśnie, ja nie powiedziałem. Chciałem być takim olany takim grubym strumieniem. No. Boże, jakie ty masz fetysze. Meteoryt! Gdzie? Daj! To już trzeci! Tu mamy trzeci! To czekajcie, biegnę koło tej czerwonej stodoły jest. A gdzie to jest czerwona stodoła? No jest taka. No Magda, to największy na świecie to jest. A tu! Bo ja wyszłam z tej strony, mieszkanie co trzeba. Pusz. Wojtek! Kuchnia, to się braknie. No czekaj, bo tu buszują. O, wow, znowu diamenty. Tutaj jest meteoryt, patrz. Dobra, ja na górę wylazłam. Tutaj w ogóle jest skrzynka też na dole. Tutaj też jest. Okej. Okay. Snopki siana, będą chleby. Ta na dole jest w sianie ukryta. A zabrałeś? Snopki? Nie, ja po prostu chciałam przejść, bo tam mi blokowało, wiesz? A, bo tu też masz, już była skrzynka. A, tu jest skrzynka, patrz! Patrz! Co tam jest? Weź sobie. Ja tak? Chcę. No. Co tam jest, halo? A czekaj, to ja idę po niego. Nie, to czekaj, ja idę potem tego. Tak? Ja go zrobię, no. Dobrze. A ty tego, Maćka, zaprowadź do meteoryta.
Jestem... Halo Maciek. Tylko idź się tu. Tu jesteście? Do meteorita chodź. Idź do czerwonej stodoły, mówiłeś, że wiesz gdzie to. No wiem, o Wojtek. Tu. Here it is. No... Ale wchodzimy. Czekajcie, bo w tym meteorycie tam miał być, tak? O, a czemu nikt nie wpadł na pomysł, że w drzewach są spawner creeperów? No są, ale no to jest dzień, więc one się nie respią chyba. No, w dzień. Tak? W dzień też? No, nie, on nie respił się, tak? Ale my przecież tutaj jeszcze trochę zostaniemy, tak? No zaraz, spokojnie, bo tu... O, mam skrzynkę meteory. Co masz, pokaż. Pokaż. Diamond helmet, diamond chestplate, ale to są... No to są ale takie jeszcze lepsze. Zombie zabieram. I mamy meteor, trójkę. Tak, mamy trzeci meteor, czyli zadanie meteorytowe mamy zrobione. Zbieram skrzynkę, nie mam siekiery, więc kill offem. Dobra, to gdzieś ty... Chodź ty. Ty. Już? Meteor cały? Obrobiony? Tak. Aha, czyli ja nie muszę do was iść? Nie. Nie. To nie. Chyba, że jest jakieś wejście podziemne, słuchajcie, tam gdzieś. Ja nie, tutaj nie. Gdzieś przed chwilą stałam, to mi farkotali zombiaki. Sa. Nie ujeżdżaj konia. Halo. Też mam trzy jajka. Właśnie. Halo, Maciek. Z jakimś odmieńcem. No. Light grey standard clay. Diamenty! No. O. Dobra. A tu jest spawner. Ej, Maga, tu są jeszcze po bokach skrzynki, widzisz to? Pozdrawiam mamę Teresę serdecznie. A to z okazji czego? Skrzynki? Nie. Gdybyś ty to wziął, to byś widział, co tam było. Jakieś naszyjniki pewnie. Wejdź, jestem tu na górze. Sprawdzam jeszcze dachy, bo pamiętacie, tam było z tym. Ale nie widzę, żeby cokolwiek było. Kajcie, bo tu są spawnery. O, dobra. Słyszę, że Magda wkracza gdzieś po boku, tutaj, dobra. Sam co za kościół? No church. Od dżemu. O, artefakt. Pięknie. The Praised Holy Knife. O, Holy Knight. Pogromca nie umarł. The Star Blightly. Dining. No są, spawnery są. Znaczy, ja bym, chyba nie. Słuchajcie, ta wyspa, czy ta wyspa była jakaś taka, jakby to powiedzieć, szeroka? Znaczy w sensie nie tyle szeroka, co gruba? Bawo, ja ci mówię, tam stałam i słyszałam zombie, to możemy ten... Tylko weźcie, poskarżcie po drzewach, pozbijajcie to trochę. Dobra. No ja właśnie staram się tu ogarnąć. Ja zaraz tam podjadę, czy to jeszcze harłacze? Chodź po nie. Ja tam podjadę. Magda, podjeżdżaj. Podjeżdżam. A ile ma koni ten twój koń? Oj, tak. No co? Tutaj ma ładne wykończenie diamentowe. Ja ci pokażę diamentowe wykończenie. Tak? Się zawdzieje, w diament będziesz widział. No, no. Będzie taki... kakring diamentowy. Chyba nie chcesz wiedzieć. Ej, no nie, no. No, zaraz się będzie zło spawnić. O, będzie. Także Maciek, szybko spawnery, halo. A tu już nie ma, ktoś był już. No bo ja tu robię... O też. Nie, Boże, ja kichnę. O nine. Nie kichaj. O, tutaj pod tym, tym... Na zdrowie. Dziękuję. Właśnie tu kuń. Dzięki, Magda. Co? Wiadro. No, cieszę się. I dość. Drogo szło. Ej, tu są zombie. Czemu to zombie? Czemu tu się respi, halo? I creeper? W stodole? Ja bo tam mogą być spawnery w ścianach ukryte. Gień. Dobra, idziemy na górę. Ale sobie levela naczepałem. Ej, Baśka na górze? A co ty tu? Halo, księżniczka na wieży. Ziarkiem grochu w tyłku. Nie wiem co. Gdzie tu to skrzynka. A to ktoś już był z was. Co wy tu? Ja nie wierzę w was. No jesteś w stodole? Tak. A to w stodole to my już z Magdą byliśmy. No super. Tak, my to już tam zrobili. Gdzie wy się łupiecie? Ja się łupię na drzewach. A co do tych creeperów? No halo, jest noc. Spadłem do nich. Padłem do nich, zostaw mnie. Mnie tak interesuje, czy na dachu... O. Na dachach nie ma nic, wiesz, bo ja sprawdziłem. Mogły się podwindować, ale a nie, mi tu zombie się pojawiło i ja tak myślę, skąd? Halo. Nie wiem. O, jest, się będą łupać, no. Czy tu jest... No jeszcze pająk. A oczywiście, że tu są spawnery w podłodze. No.
stój. Kurczę, nie wyszło. Oj, 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 ale u was, Mordor, ja tu chyba zostanę. A gdzie jesteś? Jest. W pierwszym domku. Czekajcie, patrzę, czy ja mam jakieś... A, rzuciłem enderperłą, chciałem wejść na drzewo, rzuciłem pot. Teraz ja może tu sobie wyświetlę. Baśka! Jeszcze. Cześć, Madzia! Cześć! No. Muszę zjeść, bo nie przeżyję tego. Aha, myślałam, że na noc ze mną zostajesz. A, o to chętnie. Wojtek biedny na drzewie. No ja tu się staram zrobić tak, żeby było dobrze, a wy co? A wy tylko patrzycie. My baraszkujemy, co? Idź do okna. Pięknie. Tu. Masz jedno okno, ja tu mam drugie, ja sobie popatrzymy. Patrz jakich kąpie. Wojtek. It's a shower time. Wiedźmy w ogóle są, nie? To w ogóle no to wygląda. W kościele były dwa spawnery. To. Ej, no i idzie... złoplęgło? Jezus, ile ich tu jest? O, jeszcze deszcz. O nie. Wiecie, gdzie tu jeszcze są spawnery? Czemu to im się od nich odbija? Strzała? No. Ała! Ała. No tyle pająków, to jest jakiś żart chyba. Specjalnie dla ciebie, przecież ty lubisz pająki. Bardzo. Jest masakra, co tu się dzieje. Nie, panowie, ja was nie wpuszczam. Ale możecie księżniczkę w wieży uratować? Już ratuję, poczekaj, wchodzę na drzewo. Aha, super. W niebo. Ja staram się uratować, wyplenić to. Przestań się chichrać, głupia. Wiecie co, ja proponuję uciekać do domu. Tak? Mówisz? Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy sposób. No też mi się chyba tak wydaje. No i jeszcze mnie zatruła, no przecież to jest skandal. Stanowczo za dużo. Chodź, kłoń. Uciekamy. A wy jesteście w tym, na tym domu, tamtym, tym? Maćku, my już uciekamy z tej wyspy. A pięknie, no super. Ja też uciekam właśnie. Właśnie wyjeżdżam. Właśnie wyjeżdżam. Boże, Wojtek, śmierdzisz i wyglądasz jak jeżyk. A ja zostałem sam, cudownie. Mięsny jesz, ty go zjesz. No czekam na ciebie, halo. No czekaj, joleleichu. Nie mogę biegać. O, śnieg padał, a teraz znowu deszcz. Zostaw mnie. Ja przy okazji sobie wyrzucę trochę rzeczy, które są mi niepotrzebne. Dobra, żyję, Wojtek żyje. Dobrze. Cieszymy się. O, Jezus, jak dobrze. Mój koń ma złe podkowy. Muli się na tych żelkach. Jak to? O, już jedzie. To musisz Magda mu zrobić taki, wiesz, z Haribo. Haribo, smak radości dla dzieci i dorosłych. Wojtek, ty tą perłą się nie tepaj, ty cwaniaczku, ty. Czemu? Bo zostawiłeś mnie na lodzie samego. Oj tam. Aha. Zdolny jesteś, dasz radę. Dobrze. Muszę ci jedną dać, masz. Dobra, siedź tu, kuń. Gdzieś tam poleziesz. Masz perełkę? Mam perełkę, tylko musiałem sobie zrobić miejsce w ekipunku. Dobra. To będzie. No ale oddaj. I ja nie mam perełki już. To zużyłeś już on? No, rzuciłem raz i nie ma. A gdzie ją rzuciłeś? Na most, tam gdzieś typnąłem, okay. Wojtek. Chyba nie trafiłeś w most. A co ty, Wojtek, w ogóle zebrałeś? Czerwoną tą, klinę. Red tak. Stained clay, ty. Aha, dobra. Tylko, bo tam nic więcej nie było, ale mamy też zrobione meteoryty, więc możemy też zadanie odkreślić. I wyspę wodną. I wyspę wodną. Tak? Aha, to ty będziesz miał tu, a ja będę miała tu. Dobra, ja czekam w monumencie. Już idziemy. Dobra, idę. Hej. Magda, twój koń marznie na dworze. Tylko ogrzej swoim ciałem. Nie, do ciebie biegnę. Tu. Ty masz. A ja jeszcze się upewnię, czy to red. Tak, red. Tak, mam. Cyk. O, dududum. Zdążyłem. Dobrze. No to 7 jeszcze nam brakuje. Wełem nam brakuje 3. Wiecie, ja mam 32 level. Ja mógłbym coś kupić. 26. Jakąś podpowiedź może? To chodź może tutaj na ten, bo tego jest mniej. Weź zobacz orange clay. Orange clay, już. Tak. Orange, tu jest. No. The Maze Island, located next to the abandoned castle island. Czyli labirynt? Labirynt. Tam gdzie obok tego, obok zamku opuszczonego. Byliśmy w labiryncie? Byliśmy w labiryncie, czy nie? A to nie ten, co całego rozgrzmociliśmy później? Wydaje się, że to chyba ten, ale tam przecież wszystkie skrzynki chyba wzięliśmy. Ha, się okazuje, że może jednak nie. Dobra, ale wróćmy na razie teraz na zadania. Słuchajcie, tak. Sobie odhaczymy. Są zadania? Czekajcie, teleport tu... Nie, island. Nie, tu musisz na wyspę i... Aha. Dobrze. O, dobra. Co nam się tu nie świeci? Ja patrzę na lewo. O, tu się nie świeci, co tu jest?
Wither, to nie? To coś masz? Aha, to jest Time Lord Sword mamy, nie? A to znaleźliśmy ostatnio, tak, przeszkodziliśmy. Tak, świeć. Co było? Chyba diaksy były. Albo jeszcze jeden miecz? Nie, czekajcie. Nie, diaksy chyba były. Już nie mam miejsca i po prostu. O, to jest to, make the lava mountain. No, ale klep. Czekajcie, tu jest góra. Lava mountain. A to nie. Słuchajcie, a to nie była czasem ta góra za naszym domem? Ona przecież tam była chyba. No tam jest góra. I w sumie ja tam kawałek zalałam też. To wiecie co, słuchajcie, to ja mam propozycję, bo nie ma tak na dobrą sprawę więcej lawy, to my ewentualnie zalejemy jeszcze tamtą, a zadanie mamy zaliczone. O. Tak, zgadzam się. Okej. Okay. Chyba diaksy znowu. Tu jest crafted bacon, to tego nie zrobiliśmy. Nie, my jeszcze Widera nie ubiliśmy. Mamy meteoryty, klikam. Tak, trzy różne. Ty. No chyba żart. 64 obsydianu, ktoś preferuje? Ja mogę zjeść. A słuchajcie, nie mamy żadnego zadania z Netherem na przykład? Co to jest? A, 20 zupek, ja zrobiłam 10, jeszcze 10 muszę było zrobić portal do Netheru. A, to jest ten redstone, jakby nie zrobiłem, kurczę. A tutaj UFO mamy znaleźć. No to jest UFO, ale to jest patrz, to jest... With a green beam, czyli to jest to. To jest to, co my. Dobra, ale nie byliśmy na nim. No nie byliśmy, nie. Właśnie. Redstone to nie. Czekajcie, tu jeszcze coś jest. Dwa ender chesty. Wojtek, farma automatyczna. Wiem, tak. To będzie trzeba zrobić. Słuchajcie, to jesteśmy już bardzo blisko zadań, bo zostało nam ich naprawdę, naprawdę mało. No. No, ale monument trzeba skończyć. No, monument, tak, więc będziemy szukać. Będziemy. To co, do domku kończymy. Tak, wypróżnić się, panowie. Nie, gdzie ja idę? Ty. Teraz mi brakuje. Mój żołądek! Nie wiem, jak się wypróżni, ta skrzynka jest pełna. Tu masz wyżej trzecią halo postawioną. O! No po prostu. Kto mnie? Dobranoc. Nie ma wody. Bo tak jak ja spłonę. To umrzesz. Będziesz spłonięty. Przecież ty masz w wiaderku wodę, ty. Co nie ma wody? No to musiałem sobie poradzić, halo. Dobra, kładziemy się spać i kończymy. Już. Masakration. Nie wzdychation. To ja z nim mam. No. A. Kończymy. Dobrze. No. Tak. Tak, słuchajcie, kończymy na dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał w nowym roku, chciałbym powiedzieć szkolnym. Ale to jeszcze nie nowy rok szkolny. Niedługo ferie, ale to wiecie jeszcze za chwilę. Także co, bazą dzisiaj Maciej i Wojtek. Byliśmy. I ja byłem też. Wojtek, weź brawera albo nie wiem co. Powstrzymaj sobie. Chciałem zrobić ścianę ognia. Ścianę ognia. Żegnaj. No, ja się żegnam. No i co? Widzimy się i słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć i pa pa! Pa! Dlaczego ty oddzielasz moją miłość od Magdy miłości w tym momencie? Nas łączy lodówka w Simsach, halo! Zostałem sam. A! A Maćku!